Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o odporności u drobiu. Obowiązkowy odcinek również dla każdego hodowcy, także prośba wielka o łapkę w górę i subskrypcję, żeby jak najwięcej osób, które nie będą w stanie zobaczyć tego odcinka, a Wy go oglądacie, żeby po prostu im pomóc. Więc dajcie tą łapeczkę i subskrypcję, żeby jak najwięcej osób oglądało. Słuchajcie, jeżeli chodzi o odporność u drobiu, to jest kwestia naprawdę bardzo złożona i szczególnie przyda się wszystkim osobom, które planują mieć kury albo które mają kury, a teraz zbliża się sezon zimowy. Nie oszukujmy się, będzie zimno, będzie padał śnieg, może padać śnieg, deszcz, będziemy mieli przymrozki w nocy. Niektórzy mają kurniki drewniane, niektórzy mają kurniki murowane, niektórzy mają kurniki jakieś plastikowe czy przerobione z czegoś innego, gdzieś te kury muszą się schować i jakoś muszą o tą odporność dbać. Więc dzisiaj porozmawiamy o tej odporności. Jak tą odporność zwiększać i jak ona w ogóle wygląda u kur. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o odporność u drobiu, to jest kwestia złożona, ponieważ kura w jakiś sposób ogrzewa się oczywiście własnym ciałem i one sobie radzą. Wiadomo, że im mniej miejsca im zapewnimy w kurniku, im będzie ich więcej, tym będą się grzały po prostu własnym ciałem i będzie im cieplej. Natomiast nie ma to do końca reguły i teraz jak tą odporność wzmacniać? Dlatego ja od samego początku mówię do Was, żebyście kupując kury zwracali uwagę na to, w jakich były trzymane warunkach, a jeżeli nawet kupicie kury z chowu fermowego, bo ktoś Was oszukał, to przez ten miesiąc, dwa, kiedy kura dorasta, kupujemy kury młode, ta kura się przyzwyczaja do warunków i wtedy zimą jest jej łatwiej przetrwać. Natomiast jeżeli kupujemy kury, wszystko się tak naprawdę do tego sprowadza. Jeżeli kupujemy kury zimą, to one sobie po prostu mogą nie poradzić w warunkach, bo wcześniej były trzymane w sterylnych warunkach, a nie w takich, jakie Wy macie obecnie. Także pierwsza rzecz to jest w ogóle, słuchajcie, zakup tych kur, żeby ta kura się przyzwyczaiła. I wtedy, jeżeli ona się przyzwyczai, to ona będzie odporna. I nie trzeba stosować żadnych syropów, żadnych superwitamin, żadnej cebuli, żadnej cytryny, żadnego imbiru, nie wiadomo ile. Ja oczywiście o tym nagram odcinek, bo mnie prosiliście jeszcze, więc ten odcinek się pojawi. Natomiast generalnie, słuchajcie, takie rzeczy nie są wymagane. U kury nie trzeba tego stosować, no chyba, że ktoś chce, bo stwierdził, że on sobie tak o kury zadba i chce się w to bawić, no to jak najbardziej może. Natomiast generalnie nie jest to w ogóle kurom potrzebne do życia. One sobie poradzą i co ważne, one sobie poradzą i wytrwają w tym, tylko po prostu potrzeba na to czasu. Żeby kura sobie poradziła, to po pierwsze musi być dorosła, a po drugie musi być przyzwyczajona do warunków, które macie. Faktycznie, na początku przez pierwszy dzień może mieć szok, ale później jakoś przywyknie. Co jest ważne? Kurze bardzo ciężko będzie przetrwać jakiekolwiek przeciągi, o czym już mówiłem w niejednym filmie, więc zapraszam, jeżeli ktoś nie widział i wtedy faktycznie jest o co się martwić. Natomiast jeżeli przeciągów nie będzie w hodowli, jakichś większych, to znaczy zadbacie o to, żeby kury były trzymane oczywiście w jak największym stopniu w kurniku wtedy, kiedy mogą, no i będziecie kury puszczać na wybieg w jakikolwiek sposób, żeby się hartowały, co też ważne. I tutaj jak możemy dbać o tą odporność, na przykład właśnie wypuszczając kury na wybieg. Wypuszczając kury na wybieg, kiedy jest zimno. Kiedy się robi, słuchajcie, zimno, warto wtedy kury wypuszczać na wybieg. Ze względu na to, oczywiście nie bardzo zimno, to już tylko zalecam, z głową do wszystkiego podchodzimy, no to wtedy kurki wypuszczamy na wybieg, jak najbardziej mogą sobie chodzić i one wtedy łapią, słuchajcie, odporność. Tak jak my się hartujemy swój organizm w jakiś sposób, jeżeli kury by były cały czas zamknięte w kurniku, a potem nagle wyszły na temperaturę ujemną albo nawet delikatnie dodatnią, to mogą się przeziębić. Natomiast jeżeli będą na bieżąco wychodziły co jakiś czas, nawet na 15, 20, pół godziny, godzinę, jak jest bardzo zimno, one się będą hartowały, czyli naturalnie zwierzęta hartujemy. Nie, słuchajcie, żadnymi środkami chemicznymi, nie samą chemią. Oczywiście, jeżeli kury są chore, wtedy musimy jakąś chemię bardzo często podać, jakieś syropy, jakieś inne antybiotyki i tak dalej, bo wtedy musimy jakoś pomóc trochę temu organizmowi się wskrzesić. Natomiast poza tym, kury, słuchajcie, same są w stanie sobie poradzić. I tutaj w ogóle nie trafiają do mnie jakiekolwiek firmy farmaceutyczne, wielkie molochy, które mówią nam o tym, żebyśmy kupowali specjalne środki dla drobiu, bo one nie przetrwają zimy, co jest w ogóle jakąś bzdurą, bo kury sobie jak najbardziej poradzą, tylko po prostu musicie zadbać o tym, o czym Wam teraz mówię. I zwróćcie, słuchajcie, na to uwagę, że naprawdę, zresztą hodowcy, którzy hodują kury 10, 15, 20 lat, osoby, a są takie osoby na kanale, które mają więcej niż 40 lat i na pewno oglądają teraz ten odcinek i mnie słuchają, to wiedzą dobrze, hodując kury, że kura sobie sama poradzi i nie trzeba żadnej chemii stosować. Natomiast takie rzeczy, jak jakieś tam, słuchajcie, wyciągi z cebuli, z cytryny, z imbiru, coś tam, jakieś syropy i tak dalej. Oczywiście można podawać profilaktycznie kurom, jeżeli jest to jak najbardziej naturalne, natomiast nie ma takiej potrzeby, bo one sobie poradzą.
one sobie poradzą i nie trzeba jakoś sztucznie tej odporności wzmacniać. Oczywiście tak jak my na przykład, nie wiem, pijemy sok malinowy, który kupujemy, pomijam te soki, które są w sklepach, bo tam praktycznie soku w tym soku to nie ma wcale. Natomiast jeżeli faktycznie mamy sok, który robiła, nie wiem, nasza babcia dla nas, czy w ogóle, słuchajcie, mamy kogoś zaprzyjaźnionego, kto faktycznie zrobił taki sok malinowy na odporność, to warto taki sok pić. Natomiast generalnie, słuchajcie, czy tutaj się warto wspomagać jakąkolwiek chemią? Moim zdaniem nie. Każdy ma swoje zdanie, nie mówię, że macie się sugerować. Natomiast weźcie sobie, słuchajcie, to do serca, bo naprawdę wam to pomoże w hodowli, mega wam to pomoże w hodowli i tą odporność możemy, słuchajcie, głównie wzmacniać naturalnie. Oczywiście musimy kury wystawiać w jakiś sposób na te warunki atmosferyczne, ale też robić to z głową, jeżeli temperatura będzie ujemna, będzie bardzo wiało, padało, kura nawet nie będzie mogła sobie dziobnąć na wybiegu, bo tam nic nie będzie, no to po prostu warto wtedy tą kurę trzymać w kurniku. Dlatego lampka i gwiazdka, która powinna się zapalić, czy ja mam odpowiednią ilość miejsca na to, żeby te kury trzymać, bo może się okazać, że fajnie było latem, ale zimą, jak kury są wszystkie w kurniku, to nawet nie mają gdzie się poruszać. Więc weźcie, słuchajcie, to pod uwagę. Albo chcecie kupić więcej kur i musicie kupować, albo powiększać kurnik, co się wiąże z dodatkowymi kosztami, jakimiś tam problemami. Także to też weźcie pod uwagę. Także kształtowanie odporności u drobiu, słuchajcie, głównie odbywa się naturalnie. Są to żywe zwierzęta, które sobie poradzą. Nie ma co jakoś tego wzmacniać i chemię stosować. Odcinek wiem, że będzie niekorzystny dla większości osób, które handlują takimi rzeczami, no ale słuchajcie, no musimy tutaj mówić ludziom jak jest, a ludzi nie oszukiwać, no. Po prostu, ludzi nie oszukiwać, tylko mówić ludziom jak jest. Po to są te odcinki robione. Ja też bym się źle z tym czuł, gdybym teraz, słuchajcie, wciskał wam jakieś środki, które w ogóle nie działają. Byłoby to totalną głupotą. Ja wam chcę po prostu mówić tak jak jest, jak wygląda rzeczywistość, jaka jest prawda. Jeżeli naprawdę kiedyś będę potrzebował, żebyście mnie wsparli finansowo, to wtedy wam to powiem. Natomiast generalnie po prostu mówię wam jak jest, jak wygląda sytuacja, a nie jakieś tam mrzonki, że teraz dajcie taki syrop, czy teraz jakaś tam witamina specjalna, która ochroni kury i kury będą bardziej odporne. Możecie kury kupować zimą, jak nie macie warunków. No to jest jakieś w ogóle, słuchajcie, nie chcę tu się wyrażać, ale gadanie głupot. Także, no wiadomo, po co ludzie to robią, natomiast wy w to nie wierzcie. Wierzcie w to, co wam mówię. Zresztą nie musicie w to wierzyć, też nikogo nie namawiam. Natomiast 99% ludzi, bo zawsze się ktoś tam trafi, ale 99% ludzi jest mi wdzięczna za to, co mówię, bo to się naprawdę sprawdza i wy tych problemów nie macie. Przez to weterynarze też nie mają tyle pracy, co no oni pewnie nie są mi za bardzo wdzięczni, no ale sorry, jakoś trzeba tutaj wspierać widzów. Więc wydaje mi się, słuchajcie, że przez to, że już naprawdę, i to też dla mnie to był szok, jak ja nagrałem, słuchajcie, też wam powiem, jak ja nagrałem pierwsze filmy właśnie o kurach, gdzie mówiłem o tym, na co zwracać uwagę wybierając kury, jak chronić ten drób przed różnymi chorobami, jak karmić kury, jak zwiększyć nieśność, to 90% problemów, jak wy zaczęliście to stosować, 90% tych komentarzy w ogóle przestała istnieć. Jak dodawaliście na przykład na grupie gdzieś tam, nie wiem, na Facebooku, czy jak gdzieś tam na grupie po 5, 6, 7 komentarzy, tak teraz, słuchajcie, tych komentarzy nie ma prawie wcale, bo jak coś chcecie wiedzieć, to piszecie u mnie pod filmem, ja wam odpowiadam na to, a jak nie, to nagrywam film, jeżeli może się przydać to większej liczbie ludzi i po prostu problemu nie ma. Także no super, naprawdę super, więc cieszę się, że jesteście, że tu wspieracie kanał, prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, bo odcinek jest, jak widzicie, ważny i fajnie, jakby trafił do większej liczby osób, a jak dacie tą łapkę w górę i subskrypcję, to po prostu odcinek pomoże większej liczbie ludzi. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!